800 milionów będzie kosztowała nowa walcownia w Siemianowicach Śląskich. Na terenie dawnej walcowni Rur Jedność rozpocznie się budowa nowoczesnego zakładu walcowniczego kształtowników lekkich. Budowa potrwa rok, a zastosowane innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwolą na osiągnięcie zdolności produkcyjnej do 450 tysięcy ton rocznie. Karolina Komada. Historia zatoczyła koło. To symboliczny moment wmurowania kamienia węgielnego i początek budowy nowej walcowni w miejscu, gdzie początki hutnictwa sięgają XIX wieku. Siemianowice Śląskie hutnictwu zawdzięczają swój rozwój. Najnowocześniejsza walcownia kształtowników w Europie powstaje w Siemianowicach Śląskich przy udziale 100% kapitału polskiego. I to jest nasz największy sukces, więc te 6 tysięcy miejsc pracy, które były w Starej Hucie, no dzisiaj oczywiście to jest nowoczesna huta, więc to zatrudnienie będzie mniejsze, ta walcownia, ale cieszymy się, bo tak ogromna inwestycja na poziomie 800 milionów będzie oczywiście tworzyła nowe miejsca pracy. Docelowo w zakładzie zatrudnienie znajdzie około 150 osób. Siemianowicka walcownia zostanie wyposażona w instalacje zmniejszające do minimum emisyjność oraz konsumpcję energii, a także utratę materiału podczas procesów produkcyjnych. Będzie to walcownia gorąca kształtowników lekkich, tak zwany light section mill. Będziemy produkowali tutaj wszelkiego rodzaju merchant barsy, czyli kształtowniki gorąco walcowane, jak kątowniki, pręty okrągłe, pręty kwadratowe, teowniki i cełowniki. Walcownia o bardzo szerokim asortymencie. Cieszymy się, że bardzo dużo wyrobów również będzie produkowane takich, które są importowane do naszego kraju. Same prace budowlane pochłoną ponad 300 milionów złotych, a ten jak na razie pusty plac budowy zamieni się w kompleks nowych budynków. Będzie się składał z 6 budynków. Dwa będą nowe i to będą zakłady produkcyjne. Dodatkowo powstanie magazyn wyrobów gotowych, będzie budynek biurowo-socjalny dla pracowników, będzie stacja zasilająca, no i oczywiście też będzie budynek warsztatowy. Będzie też dość spory układ drogowy wewnętrzny, bo tutaj jak wiadomo będą dość sporo transportów szło, w związku z tym musi być plac manewrowy dla samochodów ciężarowych, parking dla pracowników. Budowa nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich potrwa cały rok.